z tej strony Rex, witajcie w pierwszym odcinku nowej serii Minecraft, czyli Overcore. Gram na tym serwerze dlatego, że kolega mnie właśnie tutaj zaprosił i gramy od mniej więcej pół godziny. No a poza tym dlatego, że na pozostałych dwóch serwerach dostałem bana bez powodu i jakoś nie dało się tego wyjaśnić. Dlatego po prostu tam już nie wracam do gry i postanowiłem skupić się na tym serwerze. Zresztą wygląda na całkiem fajny, bo ponad 80-90 osób i też serwer EasyHC, więc będzie się przyjemnie grać. A poza tym PvP tutaj nie brakuje, wręcz jest nadmiar. Chciałbym zacząć ten odcinek od tego, że każdemu z was życzę wesołych świąt, zdrowia, szczęścia, pomyślności, czasu z najbliższymi, żebyście cieszyli się z prezentów, które dostaliście. Albo ci, którzy jeszcze je dostali, żeby dostali je fajne. No i żeby wam ten nowy rok się fajnie zaczął i żebyście spełnili swoje cele i marzenia, które sobie na ten nowy rok postanowiliście. Dobra. Poprowadzę was trochę po spawnie. Zresztą sam muszę też trochę się z nim zapoznać. Warpów nie jest zbyt dużo, bo kilka, czyli takie podstawowe. Zacznijmy może od tego miejsca, to jest tak zwany Warp Targ. I tutaj możemy kupić itemy od tak zwanych villagerów, wieśniaków, NPC, zależy jak to co woli. O, i na serwerze jest tak zwana waluta, monety. No i za nie możemy kupić praktycznie wszystko i wszystko możemy prawie wymienić na te monety. Możemy kupić potki, ale radzenie, wolę, żeby potki, a raczej efekty, kupować właśnie pod tą komendą, bo się bardziej opłaca. Za jeden stack emeraldów mamy siłkę 1 na 5 minut, za 2 siłkę 2 na 10, no i za 3 siłkę 2 na 15 minut, więc bardziej się opłaca za emeraldy kupować tam efekty. Tutaj są stoniarki za te monety, bikony. Odnośnie bikonów, bikony normalnie dropią. W ogóle tutaj drop jest niesamowity. Ledwo pokopiemy i już możemy cieszyć się super. Oczywiście tutaj są itemy z wyższym poziomem enchantów niż w normalnym Minecrafcie, bo tutaj jest plot 5 na przykład. No i oczywiście kilka enchantów, które tak naprawdę nie powinny być obok siebie, tylko albo jeden, albo drugi. Plot 6 i nawet jest ostrość 7. Ten kilof to jest po prostu nebe szkarski. Ledwo będziecie nim kopać, a już macie pełne eku itemów. O, widzę, że ktoś się tam odgraża. Tutaj trochę wykokszony ten miecz i chyba sobie go wezmę potem. Ale na razie nie mam takiej potrzeby, więc później. No i w sumie są prowadzenia odpad to tak naprawdę tylko na innych serwerach, czyli craftingi, no to ciekawe, o już się załadował. Crafting na stoniarkę. Tutaj nie wiem na co może usunąć, chociaż nie usunęło i to może jeszcze będzie. Crafting na kopacza fosy. I na Boyfarmera. Boyfarmer, czyli taki wloczek, który stawia jeden słup obsidianu. Jak położymy go na jakimś blokości, to po prostu wam powstanie taki słup obsa. Co dalej? Warp Ox, no to fajnie, muszę mówić co to. Po prostu warp na event, Ox. Polega to na tym, że na czacie pojawi się pytanie i udzielamy odpowiedzi na nie stając na zielonym, czyli tak, lub na czerwonym, czyli nie. A dalej to warp wymieniarki, czyli miejsce, gdzie możecie się wymienić z itemami z graczami. Normalka. Warp. Enchant. Ciekawe, czy jest na 30 level, ale coś mi mówi, że tak, jest na 30 level, zresztą widać. Chyba. Później sprawdzę, ale tutaj jest warp enchant. No i warp regulamin, ale nie będę was zanudzał, więc tylko tak pokażę.
No i czas może zacząć grę od PvP. Lecimy. Tutaj każda teleportacja trwa dosłownie sekundę, albo znaczy natychmiastowo trwa. O, ale się rozsypał. Jezu, on zmieniał dopiero ekwipunek i już się zmieniał. Ja nie chcę, jeśli da, oni muszą ekwipunków wnosić, skoro już teraz muszą zmieniać. Ale to są właśnie efekty z ostrości 7. No zaraz będzie musiał zmieniać. Źle to wykalkulował. Wow! Easy to jest. To mi też zaraz powinien paść. Jak tutaj efekty na 15 minut są, jeszcze taki kunek, to bez problemu można wygrać każdą walkę. Ja on tak sobie. Jeszcze masówka, to nie ma szansy, by wygrał. Ale że ktoś będzie nieuważny. Wow, to raz tak zagadza. Yeah. Poszło. I w sumie mi nie wjechał do żadnego eku. Dobra, czas na bazę. O właśnie, na wszelki wypadek sobie właśnie takie wezmę bloki, aby miał powiedzmy iść na bazę. Co? Jezu. O, już nie muszę kupować miecza. A, muszę sobie zostawić tutaj. Dobra, lecimy jeszcze raz. Skoro już tak ładnie idzie. Ciekawe, czy uda mi się go knoknąć. Powinno mi się udać. Jeżeli się wychyli dobrze. Trochę z perłami trzeba to. Tam w komentarzach wam wspomniałem o tym, że będą kolejne części tego dwugodzinnego marszu na centrum PvP. No i oczywiście to będzie, pracuję nad tym. No i tak chyba 1/5 skończona już. Oczywiście się ogłoszę, wiadomo. Czasem można. Tak raz albo dwa.
abym go haknął, to bym miał sporo punktów z niego. O, dobra okazja. Ale odpał, what the fuck. Oczywiście, pewnie na efektach, więc... Zerwał sobie z nim? Co się stało? Dobra, odświeżę sobie efekty na chwilę. Jeszcze trochę tylko emeraldy, bo parę brakuje. Regeneracja? O. Jest coś na to VP, nie ma. Dobra, tylko raz ogłoszę już. Trochę drętwo się zrobiło. I w sumie jestem trochę zagubiony, bo nie wiem z kim mieć co ja, ale chyba już powoli wiem z kim. Tutaj Lachu mówi o dodaniu do gildii, no, ale ja w sumie nie znam tutaj tych ludzi, więc... Więc to jego decyzja, poza tym dałem mu lidera, więc... Pewnie ktoś na mnie wyjdzie. O, siema, pozdrawiam cię, Kaza. Nawet nie wiedziałem, że on ma tutaj pomocnika. To się spytam od razu o... Ale ten świat mały jest. Ale jaja. Kurde, regeneracja mi zniknęła, mogłem się domyślić, że tak będzie. Dobra, skoro oni tutaj tak kampują, to trzeba ich tutaj strącić. Dobra, 5 minut PvP i byłoby na tyle. Jakieś takie cienkie tutaj kup. Pójdę na bazę, żeby... O kurde. Schowałem te bloki?
Dla jaja. Zajęło mi zabójstwo. Szkoda, nie można tu pereł używać, byłoby super. Chociaż z drugiej strony oni by uciekali, a tak to... Myślę, że to w sumie byłoby na tyle. Ogólnie rzecz biorąc, serwer jak na razie sprawił na mnie dobre wrażenie, bardzo pozytywne. Zobaczymy, jak to się dalej potoczy, bo on coś mi mówi, że będzie tutaj sporo roboty na PvP. I sporo starych znajomych twarzy, z tego co widzę. Więc postaram się nagrać tutaj dłuższą serię, o ile nie będzie tak jak w przypadku Darkcrafta, że nowa edycja za chwilę, albo ban znowu. Mam nadzieję, że tak nie będzie, a póki co, yo, do następnego razu.